tygodni temu zrobiłam coś, na co bardzo długo czekałam. Bo się bardzo w ogóle bałam tego. Kurde, miałam nie płakać. Wzięłam, słuchajcie, ukulele, usiadłam w ogóle i zagrałam jakąś taką prostą piosenkę. Nagrałam to i po prostu wrzuciłam w internet. I wiecie, mi się zawsze wydawało, że służba Bogu to musi być taka skomplikowana, taka ciężka w ogóle, że ktoś to musi docenić, że w ogóle wiecie. Zawsze jakoś tak bardzo głęboko widziałam w Biblii różne rzeczy i tam sobie kiedyś wymyśliłam, że dobra, to ja pokażę ludziom, jak ja głęboko tam wszystko widzę, nie? Niech mnie docenią. I powiem wam, że zawsze jak w ogóle nagrywałam jakieś poselstwa albo jakieś nauczania czy coś, cholera, jak ja się frustrowałam w ogóle. Ja się tak frustrowałam. Zawsze czekałam na jakieś takie, czyli nie wiem, czy to docenienie, czy coś, ale po prostu taki ciężar na mnie był. I tak wiecie, mijały w ogóle miesiące i miesiące i miesiące. Potem poznałam prawdziwą Ewangelię, pojawiłam się tutaj w kościele. I kurczę, ja zawsze robiłam rzeczy, których nie lubiłam. Zawsze. I coś mi zaczęło śmierdzić po jakimś czasie, bo przestałam być szczęśliwa w ogóle. I mówię, kurde, nie jestem szczęśliwa. A robię cały czas jakieś rzeczy, nie wiem, mam w głowie w ogóle, gdzie wiecie, takie pomysły mi przychodziły na te poselstwa i nauczania. Ja nie wiem, czy to jest koniecznie jest złe, czy coś, nie chodzi o to, ale jakiś taki dziwny chaos w ogóle w tym wszystkim był. A ja zawsze miałam muzykę w sercu, zawsze. I zawsze nagrywałam jakieś piosenki, chowałam to w telefonie, gdzieś to tam było w ogóle i po prostu... A nigdy z tym nic nie robiłam, bo nie czułam, że jestem wystarczająco dobra, żeby to zrobić, bo nigdy nie grałam na żadnym instrumencie i w ogóle, kurde, mówię, nie, no jakby nie dam rady, jakoś jak próbowałam się z kimś ugadać w ogóle, żeby, nie wiem, jak coś wspólnie zrobić, to nigdy nie wychodziło, mówię, a to nie jest dla mnie. Ale chodziło mi to cały czas tak po sercu. Jeszcze jakieś tam osoby się po drodze pojawiały, które mnie mega próbowały zniechęcić do tego. I kurczę, wiecie co, jak ostatnio Maja mi pożyczyła ukulele. Ja nawet za dużo się specjalnie nie nauczyłam na nim, ale tam tą jedną rzecz, którą nagrałam ostatnio do internetu i która poszła, to zawsze byłam spięta, żeby coś było idealne, a tutaj powiedziałam nie, nie będę się spinać, ja to po prostu dodam. I powiem wam, że przyszedł do mnie taki mega luz, bo ja pierwszy raz się nie zastanawiałam, co ktoś o tym myśli. Co dla mnie było mega dziwne, bo ja się zawsze zastanawiałam, co ktoś o tym pomyśli. Słuchajcie, i mówię, w ogóle mam tak bardzo wywalone na to, czy ktoś się komuś podoba, czy nie. Byłam taka szczęśliwa, że to zrobiłam, że wreszcie to uwolniłam z siebie, w ogóle to było brzemię dla mnie. Jakby ta muzyka cała nieuwolniona, jakby i ten temat niezaczęty był normalnie, kurde, brzemieniem, bo ja wiedziałam, że to jest od Boga i to mi ciążyło w ogóle, normalnie ręka Pana mi ciążyła, kurde, bo to było takie ciężkie. I jak to dodałam, to spadł ze mnie jakiś ciężar. I w ogóle, jak dodałam tą jedną piosenkę, co ostatnio dodałam, to przypomniała mi się taka piosenka, którą kiedyś w ogóle napisałam w noc, kilka lat temu, w ogóle jeszcze w Mikołowie, jak mieszkałam, w ogóle jak sobie ptaszki śpiewały o 3 nad ranem, ja to w ogóle się modliłam. Nagrałam piosenkę, mówię, kurczę, ona jest taka piękna, no ale jak ja muzykę do niej stworzę? Ale mówię, no nie, no nie dam rady, a potem nagle przyszła taka myśl, ale skoro zagrałam to, tak jak umiałam, to może napiszę muzykę do tej piosenki. I słuchajcie, usiadłam po prostu jednego wieczora, zaczęłam sobie śpiewać tę piosenkę, nie tą, co nagrałam ostatnio, tylko taką inną. I mówię, nawet nie powiedziałam, że ja spróbuję to napisać, tylko że ja napiszę po prostu tą muzykę, nie? Wzięłam tę ukulele, ja się popłakałam, słuchajcie, bo w 20 minut w ogóle ja się nawet akordów nie uczyłam. Jakieś w ogóle struny podotykałam, coś tamtego i mówię, przecież to w ogóle są te akordy, przecież to brzmi jak te nuty, czy jak to tam się nazywa. W ogóle mówię, ale jasne. Ja i chyba jakieś tutaj prowadzenie w ogóle w tym mam, to jest niesamowite. I wiecie co, i właśnie takie rozkminy właśnie ostatnio mam, bo bardzo dużo mnie zawsze zalewało różnych takich pomysłów na takie trudne i skomplikowane rzeczy. O, tutaj jakąś książkę napisać, tutaj jakieś nauczanie, jakby seria tego, seria tamtego. Tak jak mówię, no nie wiem, czy to jest złe, bo to jak to się uporządkuje, to też dobre rzeczy można z tym zrobić, nie? Ale to było takie ciężkie.
I nigdy nie lubiłam tych takich lekkich rzeczy, które po prostu kocham. I zaczęło mi coś, tak coś mi przekliknęło w głowie, że nie wiem czy najbardziej, ale no dobra, powiem. Najbardziej chyba Bóg jest w tym, co jest po prostu lekkie, w ogóle co my kochamy, z czego my się cieszymy. Ja się nie cieszyłam z tych poseł, z tych, które dodawałam zazwyczaj. Ja się jakby w porównaniu z tego, co ja w ogóle teraz czuję, z tą jego muzyką, ja się tak cieszę, a to jest tak jakby takie małe w ogóle, to się może wydawać takie małe, ale to dało mi tyle radości, że chciałam właśnie powiedzieć, żebyśmy nie próbowali robić jakichś trudnych, skomplikowanych rzeczy, które ludzie docenią. I tam potem Artur w ogóle, nie wiem, powie, jaki ty jesteś w ogóle super. No w ogóle, wiecie, ja całe życie czekałam w ogóle na takie momenty, nie? Że ktoś, kogo w ogóle kocham, jakiś mój autorytet w ogóle mi powie, wiesz co, jesteś kimś. Kurde, w ogóle, wiecie, to niskie poczucie własnej wartości, to czekanie w ogóle całe życie i oczywiście co? I nigdy to nie przychodziło, nie? No bo też nie jesteśmy w takim kościele, żeby w ogóle ktoś był głupi i do ciebie przyłaził i w ogóle ci jakiś, no wiecie, o co chodzi. Więc po prostu frustracja rośnie, rośnie, rośnie. No i nie wiem, no, albo wyjdziesz, bo będziesz niezadowolony z tego, że się ktoś nie doceni, albo po prostu pęknie w ogóle to sztuczne próbowanie zasłużenia na coś i znajdziesz w ogóle to wszystko w Bogu, w tych prostych rzeczach. I ja w ogóle sobie zaczęłam przypominać dużo takich prostych rzeczy, które kiedyś lubiłam. Nie wiem, na przykład o sobie ostatnio przypomniałam, że lubiłam w ogóle w liceum książki Dostojewskiego. Mówię, kurczę, no skoro oglądam jakieś tam filmy, nie wiem, niechrześcijańskie i w ogóle Ducha Świętego w tym dostrzegam, to czemu ja sobie jakieś książki nie przeczytam w ogóle, tak co w liceum, to lubiłam. Potem to wiecie, wszystko odrzuciłam, wszystko na krzyż, wiecie jak to, nie? Pamiętacie ten moment, ale wszystko na krzyż, nie? Wszystko płonie, wszystko w ogóle lewe, won. I jakby ja naprawdę wszystko odrzuciłam wtedy, a ostatnio się zaczynam zastanawiać, kurde, ja chyba, ja miałam radość z tego, a przecież Ducha Świętego wszędzie we wszystkim w ogóle można znaleźć. Wszędzie Bóg zostawił swoje odciski palców i zaczynam właśnie tak szukać takich, nie wiem, jakby rzeczy, które, no nie wiem, które jakby mi dawały radość. Na przykład, nie wiem, zasłaniałam się bardzo jakoś tak paranoicznie ubraniami i ostatnio sobie przypomniałam, kurczę, ja lubiłam krótkie sukienki. O, jestem w krótkiej sukience, nie? Jakby takie małe rzeczy po prostu, które mnie zawsze cieszyły i tak, to nie musi być trudne. To może być proste.